powiedzieć o oczach. A jeśli chodzi o oczy, to dwa tusze do rzęs. Jednym z nich będzie maskara. Jest to Maybelline Colossal Volume Express Smoky Eyes. I jest to, kochani, maskara, która kosztuje, myślę, około 8 funtów, zakupiona była przeze mnie w Bootsie. Chwalę sobie ją, wydłuża, pogrubia, bardzo ładnie na rzęsach się zachowuje. I drugą maskarą, którą chciałam wyróżnić, jest maskara z firmy Benefit, They Are Real. I jest to maskara, którą ja posiadam w dwóch jakby próbeczkach. Ja zakupiłam ją razem z magazynem właśnie jakiś czas temu. Jedną wersję mam odpakowaną, drugą trzymam, żeby Wam zrobić test na żywo kiedyś. Tak czy inaczej, They Are Real, dla mnie był to dodatek do magazynu, natomiast wiem, że taka maskara kosztuje w kwocie nawet między 15 a 19 funtów, więc dość drogo. Jest to produkt, który ja gorąco polecam, ponieważ daje naprawdę ładny efekt na oczach i myślę, że jeśli chodzi o ten produkt, zakupiłabym go na pewno w pełnowymiarowym opakowaniu. Może nie dałabym za niego 19 funtów, ale myślę, że około 15 na pewno. Gorąco Wam polecam, fajnie rozczesuje, fajnie wydłuża i pogrubia rzęsy. I powiem teraz szybko może o kwestii brwi. A jeśli chodzi o brwi, kochani, to chciałam przede wszystkim wyróżnić kredeczkę z firmy Essence, którą dobrze znacie. Ja mam w tym momencie dwie takie małe wersje. Jest to kredka do stylizacji brwi w odcieniu 02 Brown. Myślę, że wszystkim znana i lubiana. Nie kosztuje wiele, około 7, myślę, złotych. I drugą rzeczą jest rzecz przeze mnie zmasakrowana, która jeszcze dodatkowo w tym momencie niechcący pękła. Mianowicie jest to paletka właśnie do stylizacji brwi z firmy Essence. Niestety mi się rozwaliła, nad czym w tym momencie ubolewam. Myślę, że przez to, że jest po prostu tak ze wszystkim tutaj. Natomiast jeśli chodzi o tą paletkę, wydaje mi się, że ona kosztowała około 10 funtów, około 10 zł. Dostępna oczywiście w drogerii Natura. Kochani, powiem o kredkach ulubieńcach pojawić. Na pewno będzie to iPhone Super Shock. Czarna kredeczka, myślę, że bardzo znana wszystkim, żelowa. Naprawdę fajny produkt. Ja zapłaciłam za nią około 6 funtów z katalogu firmy Avon. Jeśli chodzi o kredeczki, to na pewno chciałam wyróżnić kredkę z firmy Gosh. Kredkę, która, kochani, jest wodoodporna, jest to konturówka w ciekawym kolorze, bardzo wakacyjnym i jest to kredeczka, która maksymalnie długo utrzymuje się na ustach. Troszkę przesusza, natomiast ja zakupiłam ją w Super Drug na jakiejś maksymalnej przecenie, więc kosztowała mnie tylko grosze. I chcę Wam powiedzieć o dwóch kredkach z firmy Benefit. Jeśli chodzi o tę małą kruszynkę, to jest to kredeczka, z tego co kojarzę, Highbrow. Zostało mi tylko Brow. Muszę dokładnie sprawdzić, na pewno nazwę wypiszę Wam na dole. Kredka, za którą ja dałam 12 funtów na lotnisku. I jest to bardzo fajny kolorek, który sprawdzał mi się na linię wodną i sprawdzał mi się właśnie tutaj pod łukiem brwiowym. I potem zakupiłam sobie kredeczkę na internecie, również w bardzo zbliżonym odcieniu. Myślę, że praktycznie identycznym. I słuchajcie, jeśli chodzi o tą kredkę, jest to kredka z również firmy Benefit. I jest to iBright, kredeczka, która również przeze mnie była często używana, jeśli chodzi o linię wodną. Nawet używałam ją sobie tutaj w kącikach, żeby rozświetlić trochę okolice właśnie zmarszczek, tych kurzych łapek.
tutaj w wewnętrznych kącikach, pod łukiem brwiowym. Świetna, tą zakupiłam na eBay i kosztowała około 8 funtów, z tego co pamiętam, nie jestem do końca przekonana. I kochani, o czym Wam tu teraz powiedzieć? Wiem, że filmik będzie masakrycznie długi, ale postaram się go jakoś przyciąć, dociąć. I powiem może szybko o pędzlach. Jeśli chodzi o pędzle do makijażu, które chciałam wyróżnić, to zdecydowanie będzie to pędzelek z firmy Real Techniques z zestawu Core Collection i jest to, kochani, Buffing Brush. Pędzel, który cudownie sprawdza się do podkładu, który cudownie sprawdza się do wtłaczania po prostu pudru transparentnego. Naprawdę świetnie w tego. Ja uwielbiam ten pędzel. Drugim pędzlem z firmy i w sumie z zestawu Core Collection jest Detail Brush. I jest to pędzelek taki bardzo malutki, używany zazwyczaj przeze mnie właśnie do ust. Można też delikatnie sobie nim gdzieś po prostu przykryć jakieś niedoskonałości. Bardzo fajny, bardzo poręczny. Jeśli chodzi o pędzle z firmy Real Techniques, to na pewno muszę wyróżnić dwa pędzelki i będzie to Base Shadow Brush. Pędzel, który naprawdę świetnie sprawdza się zarówno w kwestii pakowania cieni na powiekę, jak również rozcierania. Ma bardzo fajny kształt i myślę, że jest warty uwagi. Kolejnym pędzelkiem, który chcę wyróżnić, jest pędzel Deluxe Crease Brush, również z Real Techniques. Jeśli chodzi o ten pędzelek, on prześwietnie sprawdza się w kwestii korektora, tutaj właśnie, żeby rozetrzeć korektor, ewentualnie kredkę pod linią brwi, więc świetna sprawa, naprawdę bardzo fajny pędzel, gorąco polecam. I chciałam wyróżnić również dwa pędzelki z firmy Gosz. One nie mają numerków, mają tylko nazwę Gosz Professional Art. I są to dwa pędzelki właśnie z firmy Gosz. Kochani, jeden z nich to jest to zwykły języczkowy pędzelek, bardzo fajny, dość taki napięty, fajnie nim pakuje się właśnie cienie na powiekę, a drugi będzie to taki pencil brush i również bardzo, bardzo fajny pędzel. Pędzli, to chcę jeszcze tylko powiedzieć o dwóch pędzelkach, a mianowicie o pędzlu z firmy EcoTools, pędzelku, który świetnie, świetnie sprawdził mi się do bronzera. Ja uwielbiam używać właśnie tego pędzla do takich zadań i pędzelek, który, wybaczcie, spisał mi się też bardzo dobrze, jeśli chodzi o blendowanie. Jest to pędzel zakupiony przeze mnie na eBayu. Kosztował niewiele, myślę, że w granicy 2 do 4 funtów i jest to pędzel z firmy Lidia Professional. Pędzelek, który jest taki kulkowy, on fajnie sprawdzał mi się właśnie do blendowania, właśnie w załamaniu powieki. I rzecz niepędzelkowa, którą muszę wyróżnić w tym roku, to gąbeczka do podkładu. Cudowna, świetna i jeszcze raz powiem, że jest warta więcej niż kosztuje. Kosztuje około 5-6 funtów. Jest to gąbka z firmy Real Techniques. Nie pamiętam dokładnej nazwy, napiszę Wam ją oczywiście na dole. Niezwykle delikatna, świetnie sprawdza się do podkładu. Troszkę się brudzi, jak możecie zauważyć, ciężko ją domyć. Natomiast jest to rzecz cudna, która warta jest znacznie więcej. I kochani, przejdę teraz szybko do lakierów do paznokci. Chcę wyróżnić tylko 4 lakiery, w sumie to 5. Do paznokci, które w tym roku bardzo często używałam. Na pewno jednym z nich będzie kolorek fioletowy. Jest to Ultra Violet 312 z Rimmela.
z tej serii Salon Pro. Bardzo fajny, szybko zastyga, długo się utrzymuje na pazurkach. Troszkę drogi właśnie tutaj w Wielkiej Brytanii, ale w Polsce możecie go znaleźć na fajnych promocjach. Jeśli chodzi o lakiery jeszcze typowo takie letnie, wiosenne, to na pewno będzie to lakierek z firmy Barium w odcieniu Green Mint. I słuchajcie, jeśli chodzi o ten lakier, ja również zakupiłam go w jakiejś promocji, nie kosztował on wiele, przypuszczam, że około 4 funtów. Bardzo fajny kolor miętowy na lato w sam raz. I jeśli chodzi o kolorek taki bardzo neutralny, naturalny, który świetnie spisze się do manikuru francuskiego, to jest to odcień 087 z firmy Rimmel i jest to lakier, który ja zakupiłam w Poundlandzie. I kochani, zostały mi dwa lakiery, które często na moich pazurkach gościły właśnie jesienią i zimą. Jest to Sally Hansen Salon Manicure. Jest to kolorek fioletu, takiej śliwki i tu macie nazwę tego produktu, ja oczywiście wszystko napiszę Wam na dole. I ostatnim lakierem do paznokci będzie lakier, który ja zakupiłam w TK Maxie w zestawie i jest to nazwa Naomi. Jest to lakierek z takiej oto firmy, od takiego producenta. Kolor bardzo fajny, pomieszanie takiego brązu z winem, z czerwienią, super na zimę. I kochani, powiem teraz bardzo szybko o pielęgnacji. Jeśli chodzi o pielęgnację, to tak jak wiecie, ulubione mleczko do demakijażu to mleczko z firmy Botanics, dostępne w Bootsie. Mleczko cudowne, normalnie kosztuje 4 funty, natomiast często można spotkać je na jakiejś promocji. Dla mnie jest to kosmetyk wszechczasów, uwielbiam. Dla miłośników mleczek gorąco polecam. Jeśli chodzi o płyn micelarny, chciałam wyróżnić płyn z Biedronki, wszystkim znany. Ja dostałam go dzięki uprzejmości mojej widzki Gosi, ale wiem, że kosztował on około 4,50, coś takiego, więc był zupełnie niedrogi, a u mnie sprawdza się świetnie. Jeśli chodzi o pielęgnację, to na pewno nie wyobrażam sobie mojej pielęgnacji bez kremu firmy Altera, kremu nawilżającego z aloesem. Myślę, że kosztował on około 6-7 zł. Zakupiony w Rossmanie, produkt cudowny. Myślę, że będę go kupować po prostu regularnie. Mam w tym momencie jeszcze jedno opakowanie. Uwielbiam, dla mojej buźki super. I kochani, jeśli chodzi o pielęgnację, to na pewno chciałam wspomnieć o masce do włosów. Jest to maska 3-minutowa z Ozzy. Wszystkie te wersje są świetne. Mają przecudowny zapach, bardzo ładnie nasze włosy odżywiają, dbają o nie. Normalnie pełnowymiarowe opakowanie kosztuje około 5 funtów. Ja zakupiłam sobie taką wersję mini na podróż, bo mam jeszcze opakowanie w łazience, które jest troszkę styrane, więc przyniosłam Wam mniejszą wersję. I jeśli chodzi o produkt do włosów, to ja w tym roku zdecydowanie wyróżniam szampon Tresemme. Jest to szampon, który ma chronić nasz kolor włosów. Mój kolor w tym momencie nie prezentuje się dobrze, a to ze względu na to, że czekam, aż skończy mi się pierwszy trymestr ciąży i spokojnie sobie będę mogła włoski zafarbować, oczywiście farbą bez amoniaku. Tak czy inaczej, Tresemme, szampon chroniący kolor, zdecydowanie faworyt. I jeśli chodzi o pielęgnację, to chciałam powiedzieć o moim ulubionym antyprespirancie. Jest to Nivea Energy Fresh, produkt, który ja zakupuję w Poundlandzie, bardzo fajny. I kochani, coś, co zrewolucjonizowało moje mycie pędzelków w tym roku, jest to Palmolive mydełko, po prostu zwykłe mydło, które
ma nawilżać, powiedzmy, naszą skórę, natomiast jest to mydło, które świetnie, ale to świetnie spisuje mi się do mycia pędzli i gorąco Wam polecam sprawdzić właśnie ten sposób. Ja myję pędzle szamponem lub właśnie tym mydełkiem, natomiast to daje radę z ekstra ciężkimi alinerami i jest wszystko super. Kochani, na sam koniec rzecz bardzo przydatna, którą poleciła Niesia. Kochani, jest to produkt z OPI, którym możecie rozcieńczyć lakier do paznokci, 2-3 kropelki i ratujecie po prostu swoje lakiery. Świetna sprawa, myślę, że ja za niego dałam około 6-7 funtów na eBay, ale gorąco, gorąco Wam polecam. Moi drodzy, to tyle. Jak zawsze się rozgadałam, jest masa produktów, ale nie wyobrażałam sobie nie wyróżnić właśnie tych, o których powiedziałam. Naprawdę bardzo skradły moje serce w tym roku i lubię i używam ich często, więc gorąco Wam polecam. Spis produktów oczywiście znajdziecie na dole. Ja Was gorąco, gorąco pozdrawiam, życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Pa, pa!